Na spotkaniu z Arturem Urbanowiczem, autorem Gałęzistego, Grzesznika i najnowszej powieści zatytułowanej Inkub, pojawiły się tłumy. Młody pisarz na własnym podwórku czuł się po prostu jak ryba w wodzie. Jeżeli mogę sobie pozwolić na chwilę prywaty, no po prostu niesamowici Państwo jesteście. Powiem szczerze, nie spodziewałem się aż tak dużej frekwencji. I powiem szczerze, odzyskałem wiarę w ludzi, bo tak mniej więcej pół roku temu występowałem na festiwalu fantastyki Mroźna Brama w PWSZ-cie. Mijam się w kuluarach z jedną dziewczyną, a ta do mnie, szczęść Boże. Artur Urbanowicz wystąpił, jak zazwyczaj, spobity w czerń, kojarzącą się wielu czytelnikom z mrocznym klimatem jego twórczości. W mediach często pytają mnie o ten design, prawda? Ten czarny kolor, panie Arturze, czy ten czarny kolor to jest taki odnośnik do tego, co pan pisze, no bo groza, wiadomo, mrok i tak dalej, a może to jest to, o czym pisał pan w Grzeszniku, że czarny to kolor władzy i bycia liderem, prawda? I jeszcze żaden z nich nie zapytał, może nawet nie ogarnął, że to dlatego, że czarny wyszczuplał. Sztuka dobrego pisania to trudna sztuka skracania, mówił żartobliwie o swojej najnowszej książce autor. Żart towarzyszył zasadniczo całemu spotkaniu, bowiem publiczność dosłownie co chwilę wybuchała śmiechem. My rozdaliśmy do Kuba około 100 recenzentom przedpremierowym. I każdy, ale to każdy zwrócił uwagę na tę grubość, prawda? I tych opinii na temat tej grubości było tak dużo, że ja w końcu je zebrałem najciekawsze i chciałbym Państwu teraz je pokazać, żeby wprowadzić odpowiednio w klimat spotkania. Dalsze opinii, proszę bardzo. Ta książka jest tak gruba, że gdyby była człowiekiem, to płaciłaby się majonezem. Doceniam poetycką metaforę, prawda? Bardzo jest ciekawa. W każdym przedmiocie można z grubsza określić jego długość, szerokość i wysokość. Inkub najwyraźniej w tej kwestii się bawi. Proszę spojrzeć na to poetyckie uosobienie książki. Książka się waha, prawda? Jak dostałam Inkuba, to się przeżegnałam. Pokrótce autor streścił swą najnowszą opowieść Grozy, osadzoną podobnie jak wszystkie dotychczasowe na Suwalszczyźnie. Na Suwalszczyznę zbliża się zorza polarna. W Jodoziorach, małej wiosce na prowincji, niedaleko Smolnik, zostają znalezione spopielałe zwłoki małżeństwa. Co jest ważne, miejsce to ogólnie wśród miejscowych cieszy się złą sławą. Jest tam wiele samobójstw, chorób, zaginięć. Generalnie jakby unosiło się tam coś złego. Miejscowi mówią też o nawiedzonym domu. Stoi dom na wzgórzu, zamknięty na cztery spusty, ogrodzony siatką. I miejscowi wierzą, że to on rozsyła wokół negatywną energię, która wydobywa z ludzi wszystko, co najgorsze. Tajemnicami wioski żywo interesuje się pewien młody dzielnicowy z Rudki Tartak. Dobra energia jest. Może być. Znaczy, to, że Państwo się śmieją, ja miałem zamiar powiedzieć, że on popełnia samobójstwo zaraz. Więc... tak, ten dzielnicowy popełnia samobójstwo. Tak, i sprawę jego śmierci bada policjant na wpół litewskiego pochodzenia z Komendy Miejskiej w Suwałkach, wydawca z Czesnowskich. I dociera do informacji, że mroczna historia Jodozior sięga nawet lat 70. To właśnie wtedy miała tam mieszkać kobieta, która parała się czarami. Więcej z fabuły nie zdradzimy, jednak trudno nie dociekać, co zainspirowało go do napisania Inkuba. To się zaczęło właśnie tu, to się zaczęło w tej sali, bo to właśnie tego dnia, kiedy miałem swoje pierwsze spotkanie autorskie w 2016 roku, odezwała się do mnie pewna osoba, która stwierdziła, że chce mi opowiedzieć niesamowitą historię, która może będzie stanowić podkładkę pod moją kolejną powieść. Ja wtedy byłem świeżo po napisaniu Gałęzistego, miałem mniej więcej jedną trzecią Grzesznika za sobą i szukałem pomysłów na nowe powieści, więc co mogłem zrobić? No jedziemy, prawda? Żeby się dowiedzieć, o co chodzi. I my spotkaliśmy się, objechaliśmy Suwalski Park Krajobrazowy i okolice. No i ta osoba opowiadała mi, co działo się w danych domostwach. I gdyby nie kontekst, to by przypominało wycieczkę z przewodnikiem po krakowskim rynku, bo to wyglądało mniej więcej tak. O, w tym domu mieszkała czarownica,
tym domu mieszkała kobieta opętana przez coś złego. Tutaj chłopak popełnił samobójstwo przez harakiri. Tutaj z kolei pan utopił się w tak zwanym jeziorze błędnym. Tu z kolei w tym domu szybko umierali mężczyźni, a w tej rodzinie chłopak oszalał i zabił najpierw swoją dziewczynę i potem siebie. Ja, jak szedłem na to spotkanie, to był taki, jest, to był inspiracja na powieść. A po tym wszystkim wyglądałem mniej więcej tak. A to nie koniec, bo dojeżdżamy na obrzeże wioski i pani tam mówi: o, a tutaj my się zrobili, Jezu, my lepsze zostawimy na koniec. A tutaj nic się nie zdarzyło. Autorskie spotkanie, mimo że dotyczyło powieści z całkiem poważnym dreszczykiem, przebiegło w konwencji dowcipnego stand-upu. Książka już niebawem pojawi się na księgarskich półkach. Z pewnością warto po nią sięgnąć, bo czyta się ją znakomicie. Szczerze polecamy.